Cześć, witam wszystkich na kanale Zakładamy Ogród. W dniu dzisiejszym będziemy wsadzać nasze rozsady arbuza do gruntu. Rozsady były wysiewane do tych doniczek pod koniec lutego. Teraz mamy koniec maja, czyli praktycznie 3 miesiące. Wyglądają tak, widać tam zaczynają się im pojawiać już od nogi na pąki. Co nam potrzeba przy sadzeniu arbuza? Arbuz przede wszystkim lubi bardzo dużo słońca, nie lubi wilgoci. W kontekście takim, że jeżeli podłoże nie będzie w żaden sposób wyściółkowane, czy jakąś słomą, trawą, czy też agrowłókniną, to może po prostu łapać dużo chorób. Także warto przy arbuzie mieć odpowiednio przygotowaną glebę. Ja zdecydowałem się na rozwiązanie agrowłókniny. Odkwaściłem oczywiście całe to miejsce wcześniej. Rozsada między sobą, one metr 50 po długości. Ja tutaj dam pomiędzy nimi będzie metr faktycznie. Troszeczkę tam nawet więcej miejsca zostawię im. Oczywiście została całość odchwaszczona, została całość jeszcze dodatkowo spulchniona. Teraz będziemy już te nasze rozsady wsadzali do gruntu. Również posypię tam troszeczkę obornika do środka. Z arbuzem trzeba uważać, dlatego od razu jest w takich doniczkach, ma bardzo wrażliwy, delikatny system korzeniowy. Nie pikujemy jego. A druga cecha tej tutaj naszej agrowłókniny, czyli generalnie po pierwsze nie będzie nam gniło, natomiast po drugie będzie cały czas nagrzane i rozgrzane, ponieważ arbuz lubi mieć ten ciepły grunt. Ta ziemia jest obecnie dość ciepła, wilgotna, ale ciepła, ostatnio jest troszeczkę cieplej, więc ta ciepłość mam nadzieję, że tam się przytrzyma przy tych jeszcze dodatkowo dość chłodnych nocach. Już się bierzemy za pracę. Tutaj jeszcze oczywiście nasz operator. Operatorem dzisiaj będzie... Franek. Franuś. Dobra, to Franuś, proszę bardzo. Trzymasz już? Ja tylko jeszcze pójdę po wiaderko z obornikiem. Dobrze. Ja już pokazuję, jak się ma nasza bryłka korzeniowa. Widzicie, to jest tak ładnie spulchnione, że aż się topie. Dobra, panie operatorze, pokażemy naszego arbuzika. Delikatny system korzeniowy. Widzimy, jak się fajnie zaczyna piąć. Widzimy, że już sobie szuka miejsca. No, podoba mi się sadzonka. Zobaczymy, jak się ma ten system korzeniowy. Bardzo uwaga z korzeniami. No, widzimy, że system korzeniowy ma się tak. Czyli jest rozbudowany do tego stopnia, że jeżeli miał więcej miejsca, to pewnie już by był większy. Pierwszych kilka dni po przesadzeniu, oczywiście, to tak jak każda roślinność, nie będziemy widać przyrostów, pójdzie mocno w korzeń. A potem liczymy, że już zacznie się robić nieźle. Dobrze. Wybieram nasłonecznione miejsce. Ciągniemy naszą włókninę. Tutaj jest miejsce, nawet gdzie jest podwójna. Akurat w tym miejscu jest ta włóknina podwójna. Damy sobie tak do środka. Tu się jeszcze jakiś kamyczek znalazł. Wyciągniemy na chwilę tą ziemię. Tak, żeby do dołka sypnąć trochę obornika na dół. Widzimy, że fajnie spuchniona gleba. Damy tam nie za dużo obornika. Przykryjemy warstwą ziemi. Teraz będziemy kierowali w tą stronę, w tą chcę. Czyli ja chcę, żeby on sobie łapał słońce już od wczesnych godzin, ale żeby się rozwijał w tamtą stronę. Tam będzie jego miejsce. Zasypiemy tego naszego arbuzika.
jeszcze dodatkowo się tam. To zaraz tą włókninę powyciągam. Tylko chcę tutaj jeszcze, żeby napełnić całość tego dołka. No pies delikatny, jest wrażliwy póki co. Lekko ugnieciemy jeszcze tą glebę. Robiłem kilka sadzonek. Niektóre nie przeżyły. Takie ładne. Zostały mi dwie. Z tamtymi nawet nie będę ryzykował pozostałymi, bo są no malutkie. Nie wyglądają jakoś specjalnie fajnie. Te dwie uważam, że wyglądają fajnie. Ja teraz z tą stronę się wspina. Metr od siebie, czyli za jakiś kawałek będzie drugi arbuz. Zapraszam do subskrybowania kanału, do śledzenia, jak te nasze arbuzy będą wyglądały. Miejmy nadzieję, że będą owocowały. Zrobimy im tu dobre warunki. Mają ciepło. Jedyne co mnie martwi, że tutaj jest dość wietrznie, no ale taki urok naszej działki zawsze jest dość wiecznie. No, nie mogę dać osłoniętego miejsca za bardzo, bo wtedy nie będzie słońca. Albo szybko to słońce się będzie kończyć, jeżeli byłoby bardziej za domem. Także mam nadzieję, że będziemy mogli Wam pokazywać, jak nasz arbuz się rozwija na bieżąco. Zapraszam Was jeszcze do subskrybowania kanału. Pozdrawiam, cześć!